feeling so black in the night. Siemaneczko, z tej strony Patol. W tym odcinku chciałem podzielić się z wami informacjami na temat wycieku wyzwań na tydzień 10 sezonu 5. Ostatni tydzień wyzwań, więc już niedługo będziemy odliczać dni do startu nowego sezonu. Jeszcze troszeczkę zostało dni tego starego, ale już niedługo oczywiście wszyscy będą z zaciekawieniem czekać oczywiście na nowy sezon. Ja również. Okej, no to lecimy sobie z wyzwaniami. Wyzwania na 10 tydzień są następujące. No i teraz przetłumaczę wam wszystkie te wyzwania i jakoś zrobię wam oczywiście tutaj poradnik, jak wykonać każde tutaj z wyzwań z osobna. Więc lecimy, zostawiajcie oczywiście łapki, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnej nowości na moim kanale. Wbijajcie też na live'y, będzie ich coraz więcej. Okej, no to lecimy sobie z pierwszym wyzwaniem. Pierwsze wyzwanie to szukaj 7 kawałków układanki, 7 puzzli w piwnicach. Chociaż troszeczkę to zadanie jest dziwne. Moim zdaniem będzie to po prostu znaleźć oczywiście wszystkie te nasze runy zostawione po kostce, bo tych run mamy 7, tak? Jak widzicie teraz na mapce, pokazałem wam oczywiście 7 runek. Także zapewne będziemy musieli po prostu z osobna podlecieć do jednej, do drugiej, do trzeciej, do czwartej, do piątej, do szóstej, do siódmej runy, zostawionej oczywiście po kostce. Dlaczego tak myślę? Bo w zadaniu w sumie mamy odnaleźć 7 tych kawałków, także mi się wydaje, że będzie to zadanie właśnie z tymi runkami, czyli po prostu będziemy musieli odszukać wszystkie te runy i tyle, i zali się nam zadanie. Możliwe, że tak będzie. Zobaczymy oczywiście, jak już wyjdzie to zadanie, znaczy jak wyjdą te wyzwania, więc jeżeli coś będzie nie tak, no to wam po prostu zrobię oddzielny filmik, tak? Okej, drugie wyzwanie to spożyć 20 jabłek lub 20 grzybków. No i za to dostaniemy 5 gwiazdek. Kolejne zadanie, wyeliminuj 10 przeciwników. To zadanie jest trudne, za które dostaniemy 10 gwiazdek. Niby trudne, ale łatwiutkie. Co to zrobić 10 fragów? W jednym meczyku możemy to zrobić, albo nawet i maksymalnie w dwóch. Lecimy sobie na Tilted, albo na po prostu jakieś oblegane miejsce. Lądujemy, bierzemy oczywiście loot i tyle, tak? I mamy wyzwanie wykonane. Tu jeszcze widzicie w tle gierkę, niestety, no nie budowałem się na początku, bo po prostu miałem w OBS-ie ustawione klawisze na zatrzymanie nagrywania i nie budowałem się po prostu, dlatego widzicie teraz, jak typa ogrywam bez żadnego budowania. No, troszeczkę z fartem, ale to nic. Okej, lecimy sobie dalej. Czwarte zadanie, szukaj 7 skrzynek w słonych strzechach. No i teraz macie jeszcze mapkę z podpowiedzią do tego wyzwania. Także też nie będzie tutaj żadnego problemu. Wiadomo, dużo ludzi będzie, ale piąte wyzwanie, zadaj 5000 obrażeń przeciwnikom i otrzymamy za to 5 gwiazdek. No to tutaj tak samo. To jest, w sumie będziemy mogli zrobić 2 zadania w jednym. Czyli wyeliminować 10 przeciwników i od razu zaliczy nam jeszcze zadanie za 5000 obrażeń przeciwnikom, tak? Dobra, lecimy sobie dalej. Szóste zadanie to będzie oczywiście szukaj między krytym mostem, wodospadem i 9 kółeczkiem na green. No i to będzie miejscówka, tak jak widzicie, na gniazdkowym gniazdku, na golfowym gniazdku, boże, na gniazdkowym gniazdku, co ja powiedziałem. To ta gwiazdeczka będzie w tym miejscu, jak widzicie teraz na filmiku. Jeżeli nic się nie zmieni, no to będzie tutaj. Jak się zmieni, no to oczywiście jeszcze zrobię wam osobny filmik co do tego, ale mi się wydaje, że nie będzie tutaj żadnej zmiany. W tym miejscu oczywiście będzie gwiazdka, teraz jak widzicie. Tutaj jeszcze wam graffiti tutaj zrobię. O, proszę bardzo. No i w tym miejscu powinna się znajdować gwiazdka. Okej, lecimy sobie dalej. Siódme, już ostatnie wyzwanie, to wyeliminuj przeciwników w przyjemnym parku. Jednego musimy przeciwnika zrobić, no i tutaj też te wyzwanie jest podzielone na 3 etapy. Także musimy wyeliminować jedną osobę w przyjemnym parku. Później jak już w przyjemnym zrobimy to, będziemy musieli
wyeliminować jednego przeciwnika w płaczącej puszczy. Jak już to zadanie zrobimy, no to zostanie nam wyzwanie wyeliminować jedną osobę w pagodach pomyślności, tak jak widzicie teraz. No i tyle, tak? I tyle z tych wyzwań na tydzień 10, także powiem wam, że łatwiutko. No, łatwiutko w sumie. Aha, okej, dobra. No i to w sumie by było na tyle, także jeżeli wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale, więc trzymajcie się, cześć! We'll be right back.